Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft na obcasach sezon 4. Słuchajcie, wiecie co, doszłam przed chwilą do wniosku, to znaczy no nie tak przed chwilą, już tydzień temu. Jak wróciłam tutaj, właśnie słyszycie koty, lisy, obok kozy, tutaj misie jeszcze poharkują. Ja tutaj jeszcze trochę w tym Minecrafcie zwariuję, ja nie znoszę takich odgłosów i aż mi się coś robi. O, kozę słychać teraz, przed chwilą w magazynie była, misie było słychać. I tak stwierdziłam, że tutaj powstanie jakieś tam swoiste zoo. No, w każdym razie, my się dzisiaj wybieramy po pandy, bo jak jedne misie są, to drugie również by wypadało, żeby były. No, ja oczywiście zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Ja już tutaj 5:30 się przygotowałam, co będę potrzebowała do tych pand, ale mówię, no, to tutaj się robi jakaś masakra. O, psy jeszcze poszczekują, właśnie, o tych jeszcze zapomniałam. W każdym razie, zbyt duże nagromadzenie, słuchajcie, hałasu. W ogóle wymyśliłam, tylko dajcie mi znać, co wy na to, bo ja tak sprzątałam i patrzcie, ile ja mam różnych mapek. Co wy na to, żeby je wszystkie poodkrywać i zrobić sobie takie pomieszczenie, coś ala ze wszystkimi mapami, takimi odkrytymi na ścianach. Mogłoby to całkiem nieźle wyglądać. Dobra, w każdym razie tak, my teraz idziemy sobie do Netheru. Nie wiem, znowu jakieś dziwne dźwięki słyszałam. Nie wiem, ostatnio zauważyłam, że jestem strasznie wyczulona na dźwięki. Aha, żaba już przestała siedzieć na tym. No dobra. W każdym razie, idziemy tam, gdzie jest portal endowy. I tam właśnie, z tego co pamiętam, to będzie w temańkę. Tak. Tam właśnie jest biom bambusowy. Więc mam nadzieję, że tam uda nam się znaleźć pandę. Ja jeszcze sobie o pandach, słuchajcie, poczytałam i wyszło, że jest bardzo rzadki gatunek pandy, która jest biało-brązowa. Nie biało-czarna, tylko biało-brązowa. Nie wiem, czy to jest prawda, bo w sumie na internecie to wszystko można, prawda, napisać. Ale nie wiem. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać. Chciałabym się przekonać. A jeżeli jest, to myślę, że kiedyś uda mi się taką zatargać właśnie do mojego zoo. No i stwierdziłam właśnie, że zrobimy właśnie coś takiego a la zoo, tutaj właśnie przed moim domkiem, no bo są już NPC, to każdy będzie się opiekował jakimś tam, wiecie, jednym zwierzakiem, że tak powiem. No, dalej mi się strasznie podoba to oko, co kiedyś tutaj zrobiłam. I wydaje mi się, że całkiem spoko to będzie wyglądało. No, tutaj też jest fajna ta wnęka, co się teraz schowałam. Tutaj dalej syfnie posprzątane, a tutaj trzeba w końcu zrobić jakieś ludzkie wyjście z tego. No nic. Dobra, wyłazimy. O, teraz tak popatrzyłam, że świecąca kałamarnica, a w tym tygodniu na Hitcrafcie jest właśnie zadanie, żeby takie ubić dwie. Nie wiem, jak ja tego dokonam, ale może się uda. W tamtym tygodniu praktycznie wszystkie zadania zrobiłam poza Guardianami, gdzie stwierdziłam, że niech administracja sama sobie takie zadania robi. No, w każdym razie nie było aż tak źle z innymi zadaniami, więc tutaj też być może się uda. Skąd ta woda tutaj jest? Bo teraz tak patrzę, jakby tej wody się pozbyć. Tutaj. Ale czekajcie. Ja sobie tego się pozbędę. I zaraz się udamy w dalszą drogę. Czekajcie, gdzie ja tu jestem? O, tu. I patrzcie, ile tu bambusa. Więc może tu będzie i nasza panda. Dobra, tylko zanim do bambusa i do całej reszty. W ogóle widziałam jakieś dziwne herezje na internecie, że niby, żeby teraz pandy roz... Barbara, atencjuszka ty jedna odcinkowa. Też mi się przypomniało, że jest zadanie, że trzeba tarczę zniszczyć. W sumie najlepiej to na barbarze się niszczy. Dobra. W każdym razie widziałam herezję, że mają być bloki bambusa, 5 bloków koło tych pandów i dopiero wtedy one chcą się rozmnażać. Przecież czegoś takiego nigdy do tej pory nie było. Skąd to się wzięło? Zabraknie mi dirtu. Dobra, idziemy jeszcze. Sobie wydobędę. Bo wiecie, jeżeli ja z tą pandą tędy będę wracała, a w sumie tędy to byłoby najprościej. Chociaż jakby górą wracał. Nie wiem, zobaczę jeszcze, którędy z nią będę wracała. O, wioseczka kolejna. A może to będzie kitku? Właśnie mi jednego kitku brakuje do achievementu. A i dzięki wam wielkie, pisaliście, że mogę sobie sprawdzić w tym, w logach gry, jaki kitku już mam, a którego mi brak. Tak samo jak robiliśmy z biomami. Będę musiała się dokopać do tego. Gdzie to jest? To zapewne w tym z achievementami wszystkimi, nie? Dobra, teraz tak, tu by się przydało, tu. I znowu mi zabraknie. Ja to nigdy nie umiem wyliczyć. Ja nawet jak coś buduję, to wiecznie mi wszystkiego braknie. Tak samo mam z tym.
Z matką, jak to się nazywa? Z Sośkiem. No, jak wiem, że mi potrzeba szkła, to i tak nigdy nie wyliczę, ile tego szkła mi będzie potrzeba. Dobra, tutaj sobie cały ten poziom zdejmę. To kiedyś trawa obrośnie, a mi przynajmniej teraz już na pewno dirtu wystarczy. Dobra, tu. Też wiecie, jak sobie tutaj położę, to może te pandy gdzieś mi się jeszcze tutaj bliżej zespałnią. Tutaj to mnie denerwuje, muszę to naprawić. I może będziemy mieli fuksa. W ogóle nie wiem też, mi się wydaje, że kiedyś pandy miały problem z chodzeniem na smyczy. Wiem, że jakieś zwierzę miało problem z transportem, że tak powiem, nie? Dobra, teraz tak, tutaj jeszcze niżej. Tu można zrobić tak. Teraz tak, tutaj jest tyle tej wody, czy jest jej mniej? Teraz zobaczymy. Tu jeszcze jest woda. Dobra, naprawiliśmy to. To teraz by tak jedną pochodnię tam wystarczyło postawić. Że tam dziadostwo żadne mi się nie zespełniło. Matko, tak teraz pomyślałam, że jakby mi się, wiecie co, targałem tędy pandę i zespełnił się creeper i ją wysadził. Nie wiem. Byłabym mocno, mocno poirytowana. Dobra, to teraz tak. Tutaj my jesteśmy przy wyjściu stań. Tutaj jest pochodnia flagowa, że tak powiem, żebym wiedziała gdzie, którędy i jak. I teraz tak, albo słuchać dziwnych odgłosów, albo się bardzo dobrze rozglądać. Z racji, że ja na odgłosy jestem wyczulona, to być może ja pandę dosłyszę szybciej niż ją zobaczę. Tutaj jest nasze drzewo, bo tutaj kiedyś pod nim, to znaczy dalej jest portal, ale teraz kiedyś się tędy schodziło. No bambusa tutaj od groma. W razie czego jaki blok bambusowy się zrobi, chociaż czekajcie, blok bambusowy, czy blok bambusowy nie wchodzi dopiero na kolejne aktualizacji? Może to już było pisane pod nową aktualkę, nie wiem, zobaczymy. Staram się, wiecie, jak chodzę, to nasłuchiwać bardziej. Dobra, tam strefa rażąca, można powiedzieć. Przecież ja tutaj byłam, pamiętacie, jak wszystkie zwierzęta się rozmnaża, to pandę też musiałam rozmnażać. Najprawdopodobniej gdzieś w tej okolicy, nie? Dobra, chodźmy na razie jeszcze tędy kręcę, bo mam wrażenie, że o tędy ja nie chodziłam. Tam jeszcze jest więcej bambusa. Jeszcze lepiej. No. Chociaż powiem wam, że teraz jak zaczynałam odcinek, to ja miałam wątpliwości, czy ja na pewno w dobrą stronę do bambusiarni, że tak powiem, idę. Ale jednak się nie pomyliłam. Dobra, przejdźmy sobie... Puść mnie bambus. Przejdźmy sobie o tędy. Dobra, tam raczej pandy nie siedzą. To raczej zwierzęta, które wolą słońce niż jaskinie. Coś mam wrażenie. Coś to tam dalej dżungla też jest. No tutaj jest właśnie spory ten biom bambusowo-dżunglowy. To liczę, że będziemy mieć szczęście na jakąś pandę. Tam takie pojedyncze to nie. Ale tutaj jak jest ich więcej, to trzeba się rozglądać. Zmniej moje szczęście, to ja dojrzę coś innego, czymś zacznę innym się emocjonować. A panny nie zobaczę. Dobra, tak mnie teraz interesuje, to bielica jest o to? Faktycznie. Nie pamiętam, słuchajcie, że tutaj bielica jest. No dobra, umówmy się też, że ja w takim biomie rzadko przebywam. Ja raczej tutaj tylko po achievement i do widzenia. No tutaj jest bardzo ładnie pod tutą. Te takie groty nadwodne, czy jakby to nazwał. No to już postanowiliśmy, że w kolejnym sezonie mieszkamy na tym, w górach, tak jak ostatnio tą wioskę z iglo robiłam, tylko że właśnie tak jakby, na terenie trawiastym i wkoło góry. Mi się to ostatnio strasznie spodobało. Powiem właśnie, że jak już kończyłam drugi sezon, trzeci. Kończyłam trzeci i tak planowałam co w czwartym. Czy ja tam coś widziałam? To właśnie tak stwierdziłam, że będę mieszkała na tajdze i tak zrobiłam. Nie żałuję, gdzie jakoś za tajgą wcześniej nie przepadałam, po prostu człowiek się przyzwyczaił. Dobra, mi się tylko wydawało, że ja tutaj coś widzę. Matko, teraz wiecie co, tak sobie myślę, a jak ja tu pandy nie znajdę, to będę musiała szukać nowego biomu pandowego, że tak to nazwę. Nic, najwyżej będziemy próbować. Wow, przeskoczyłam, udało się. A na kiego mi te liście właściwie? Dobra, niech one zostaną.
Słyszeliście to stuknięcie? Tak jakby panda bambus obgryzła. Dobra, już mogę tu urojenia aż mieć, bo tak bardzo chcę tej pandy. I to jeszcze, wiecie, najlepiej, żeby były dwie. Dobra, mamy zombiego. Z racji, że... Matko, ja łóżka nie wzięłam. Ja nie wzięłam łóżka. Owca, teś, teś. Jak się owce woła? Ja zawsze mam problem, jak się woła zwierzęta. Z reguły, jak nie wiem, jak zwierzę się woła, to krzyczę za nim tuś, tuś. Zresztą, ja na wszystko ostatnie czasy krzyczę tuś, tuś. Miałam właśnie teraz spróbować na fokę pokrzyczeć tuś, tuś, ale śpi obok, jak ona się zaraz uruchomi, to po nagraniu będzie, więc lepiej nie. Dobra. Weź dobrze, owcą jesteś! Dobra, idziemy szukać pand po nocy. Trudno się mówi, jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach i trzeba będzie teraz przybierać nogami trzy razy szybciej, żeby nas creepery nie zjadły, no. Tak to się kończy, no. Pająki za to słyszę. O matko, wiecie co? Co ja wam powiem? Ostatnio, jak to człowiek... No i jeszcze... Dobra, miałam go nazwać odpowiednio, ale to nie wypada na nagraniu. Co to jest tam takie jasne? Puść mnie! Aha, to jasne, to są chmury. Nie, naprawdę, teraz mnie drażni fakt, że nie wzięłam tego łóżka. Ale sobie na razie tu postoję, tu się czuję bezpiecznie. Nie, myślałam, że tam jest ta... Świątynia! Dobra. Idziemy dalej, nie będę tutaj stała całą noc. Miecz w dłoni, idziemy. Miałam wam coś powiedzieć i się wybiłam z rytmu przez to, że dziadostwo tutaj było. Ej, no ludzie, przecież tutaj jest tyle bambusa. Gdzie te pandy? Ja też czytałam, że pandy to są raczej rzadziej spotykane stworzonka. No ale ja tak pandy potrzebuję. I żeby nie było, sami mi kiedyś podesłaliście pomysł, żeby robić zoo. To teraz proszę nie narzekać, że ja wiecznie tylko latam i szukam niewydarzonych zwierząt. Tam jest portal. Oj, skrzynka! Na bogato całkiem tu. Aha, czyli ja tu byłam. Baśka, idź! Już mi się przypomniała, ja kiedyś miałam kota Baśkę. Strasznie podłe zwierzę to było. Już x lat temu to. Ja w ogóle miała pyszczek śmieszny, bo miała przecięte tak jakby na pół, wiecie? I pół była ruda, a drugie pół było czarne. Dosłownie jakby ktoś od linijki ją rysował. A się teraz zastanawiam, czy nie prościej byłoby wykarczować. Tam się coś jeszcze świeci. Nie mówcie, że ja już wróciłam do domu. Nie wiem, czy prościej nie byłoby to wykarczować i wtedy pant szukać. Tam jest chyba lawa. Tak. Ale teraz ja więcej tu potworów widzę, niż jakichkolwiek pand. Dobra, tam jest creeper. No bo co możliwe, żeby potwory mi pandy zjadły? Chyba nie. Dobra, idę w paszczę. A, już wiem, co miałam wam powiedzieć. Zobaczyłam bardziej mareczki i od razu mi się przypomniało. Jak to człowiek ciekawski, no to ja też jestem ciekawska. W Hogwarts Legacy stwierdziłam, że jestem okropnie ciekawa, jak wygląda, słuchajcie, tryb dla osób, które mają arachnofobię, nie? No i stwierdziłam sobie, że a to ja sobie zobaczę, jak to wygląda. Matko, co się zobaczyło, to już się nie odzobaczę. I ja rozumiem, że ludzie na to chorują, ale uważam, że te pająki dla arachnofobów są dwa razy okropniejsze niż normalnie. No, w trybie dla arachnofobów pająki nie mają odnóży, bo ponoć to jest najgorsze u osób, które mają arachnofobię. Mam parę takich znajomych, ale jakoś nie rozmawiamy na takie krępujące tematy, że tak powiem. W każdym razie najgorsze właśnie dla mnie było to, że one nie miały... Ja widzę dupkę pandy! Mordykę pandy widzę! Dobra, dobra, zostajemy tutaj. Ja idę tutaj na razie do wody. Jeju, jest dopiero środek nocy. Co ja przez ten czas będę robić? Będę pilnować pandy. Tu są pandy. A, jak fajnie. Dobra, będziemy się lać przez tą noc.
No, w każdym razie, dla mnie bardziej obleśne były te pająki bez właśnie tych kudłatych nogów, bez tego kudłatego odwłoku, tak to się chyba nazywa. No po stokroć to było dla mnie bardziej okropne niż właśnie takie kudłate pająki. No dobra, ja na arachnofobię nie choruję. Za bambusem się chowałam, ty! Chodź, też ciebie chcę. O. Tak, jeszcze druga Baśka. No chodź do tej wody, chodź. Chodź, Edziu. Ja tutaj pant moich bronię. No chodź. Czy jeszcze? Tak, właśnie coś czułam, że mnie po plecach na dole smyra. Idź stąd. Dobra. Jest panda. Przynajmniej jedna. Czy tam jeszcze jest druga? Jest creeper, czekajcie. Czy od creepera to trzeba iść, żeby uciec. No i powiem wam, że chyba po raz pierwszy się już spotkałam z tym, że można było włączyć tryb arachnofobii. Antyarachnofobii. A ten, no nieraz się spotyka w grach, że wiecie, mniej krwi, mniej jakiejś przemocy, coś tam, nie? A tutaj fajnie twórcy, są dwie pandy, fajnie twórcy pomyśleli, ale no podejrzewam tak, że dla osób, które naprawdę na arachnofobię chorują, to jest pomocne. No, ja nie choruję, więc dla mnie to jest bardziej okropne niż taki pająk, no. Tak stwierdziłam, że takim papuga. Taką moją myślą się z wami podzielę. Dobra, teraz tak myślę tylko, że tutaj jest, wiecie co, i tak strasznie dużo cienia i jak zaraz będzie dzień, to i tak mi wezmą, wiecie co... I wiecie, już ja wiem, co ja zrobię teraz. Te potwory mi tam zostaną. Czekajcie, ja się najem przed wyprawą. Czy tam jest jeszcze Jaćka? Matko, wszystkie potwory chyba się teraz sprzymierzyły, żeby tu być. Idź stąd. Nara. Dobra, jest jedna pandzioszka. Tutaj albo widziałam Jaćkę... Nie, tam jest creeper, dobra. To na razie wezmę. Słyszę cię gdzieś. Jacor. Idź. Dobra. Bo ja jeszcze potrzebuję bambusu. O, chodź. Chodź pand. Chodź panda. Ty będziesz panem, pan. No czegoś się żeś obraził. Jesteś panią pandą? Czekaj, bo tutaj zagrożenie dla waszej intymności. Dobra. I jeszcze tu Zenon. Dobra, jest. I się... Marek, też idziesz? Zauważyliście, że creeper nie ma imienia? Zrobimy tak. Ty i ty. Cyk, cyk, zróbcie. I ja was trójkę zabieram. I ja was będę eskortować wodą. Właśnie tak stwierdzę. Jak się katurla, o matko! A właśnie, to was nie można było tą... Dobra, wiecie co, robimy tak. Nie tu. Teraz. O. Żebym ja wiedziała, gdzie wy jesteście. Czekajcie, bo ja znowu Marka słyszę. Trzeba wymyślić imię, słuchajcie, dla creepera. Ty maleństwo, wiesz co? Ty ze mną będziesz jechać. Bo tak będzie prościej, wiecie? I teraz tak. Chodź, jedę z tobą. Nie! Ty barbarzyńcu, gdzie dziecko chcesz mordować? Sorry, że się wydarłam, ale pandy za to są szczęśliwe. Dobra, tędy muszę się obrócić. Ja wiedziała, pandy, że to wam jest potrzebne do szczęścia, to ja bym wam tutaj trochę bambusa rzuciła, bez problemu. Dobra, i akurat teraz do wody się dostaniemy i jak popłyniemy na prawo, to my dopłyniemy tutaj, powinniśmy przynajmniej dopłynąć, do takiej zatoczki, która jest blisko portalu, tak mi się przynajmniej wydaje. Jako no, słodkie dźwięki wydaje. Powiem wam, że jedno zwierzę jest jeszcze spoko, które wydaje dźwięki, ale dwójka to już jest dla mnie za dużo, a tak tyle stworzeń, tak patrzę, czy tędy wpłynę, nie, tędy musimy. Tyle stworzeń, co ja mam teraz koło swojego domu, to już jest nadmiar. I fajnie wymyśliliście, misie polarne będą się nazywały Idź i Chodź. Tak, mi się to bardzo podoba. Mówię, teraz trzeba wymyślić imię. Nie, tu nie ma przepływu. Ja byłam przekonana, że będzie. Jak z tą pandą teraz iść? Czy ona będzie chciała iść na bambusa?
Teraz będziemy próbować. Ja kiedyś jedną pandę tarabaniłam, ale to było dawno temu, nieprawda? Chodź, chodź, pandziątko. Chodź. Tuś, tuś. Dobra, wiecie co, mi chyba będzie szybciej, jak ja zrobię sobie tutaj przepływ sama przez tą rzekę. Dirtu nigdy dość, to wiemy nie od dziś. Dobra, mamy to. Chodź, pandzioszko. Idź tam. Ty, bo mi łódka ucieka! Idź, wskakuj w tą łódkę tam. No, dobra. Jest. I my... Obróć tą łodzią! Matko. Dobra, udało się. A ty to... Przepraszam, a dlaczego ty z tej łodzi wysiadła? A, bo łódka mi się utopiła. Dlaczego mi się łódka utopiła? Tak można? Jak widać, można. Dobra. Już. Kontynuujemy naszą podróż. To nie Titanic. Zatopił się tylko na chwilę. Nasz środek transportu. No i teraz właśnie... Żeby się udało wypłynąć. Albo gdzieś znowu jakąś rzekę sobie zrobić. O, tutaj coś umarło. Tutaj kawałek... Możemy, dobra. Dlaczego właściwie pant nie można targać smyczą, co? Niech mi ktoś to wyjaśni, bo ja nie rozumiem. Wszystkie zwierzęta można, a panda co? No umówmy się, miś polarny też jest duży. Bo jeżeli by chodziło o wielkość, no to i miś polarny jest duży, i panda jest duża, prawda? Więc ja nie widzę tutaj problemu wielkościowego, jeżeli takie jest wytłumaczenie. Dobra, teraz tak. Bo tutaj mi się wydaje, że jesteśmy już blisko mojego portalu, za tą górą. Tylko... To co to jest? Nie, to tylko tak durno wygląda. Ale też nie mam pewności, wiecie co? Tutaj ciebie... Siedzisz w tej łodzi? Dobra, siedź dziecko. Gorzej jak dorośnie. Nie, one tak szybko nie rosną, prawda? Zaraz spróbujemy tędy. A, coś mi się wydaje, że to... Zdecydowanie jeszcze nie tu. Dobra, płyniemy dalej. Bo tutaj od mojego portalu, jak się wyjdzie na prosto, zaraz od... Matko, jakieś jezioro. O! W ogóle przypomniało mi się, że proponowaliście, abym zrobiła jeszcze akwarium ze wszystkimi możliwymi gatunkami ryb. I nie wiem, czy mi tam odpisaliście, w każdym razie pytałam się, ile tego dziadostwa jest. No, nie to, że ja się na to porywam, ale propozycja ciekawa. Dobra, zobaczmy, czy tędy można przepłynąć i mam nadzieję, że nie w to bajoro. Dobra, w bajoro można, ale my możemy płynąć dalej. O, czekajcie, bo taki rozświt widzę już. O, i tutaj są te. I tu, tędy. Matko, teraz myślę, jak tą pandę tam zatargać będzie. O, jeszcze Jaćka, dzień dobry. Pani Jadwigo, a co pani dzisiaj tu robi? No zdrówko, ojej, mi się panda od wody chyba rozchorowała. O, dobra, robimy tak. Potrzebujemy pochodni, może być nawet w łapie. Ty zostajesz, pandzioszka. Kichaj sobie tam, czy co tam, serów, co chcesz. O, a ty co? Kąpielowy? Ała, to nie był najlepszy pomysł. Ale śmiej się, śmiej, Jaćka. Wy możecie tędy wychodzić, fajnie, spadać. No, w każdym razie... Nie najlepszy pomysł, idź stąd. Bo ja potem tej pandy tamtędy nie zatargam. Dobra, to płyniemy dalej w kolejną odnogę, że tak powiem, tylko ja się muszę najeść. Jadwiga mnie ściga, coś próbuje. Sobie próbuję, tylko moją pandzioszkę zostawić w spokoju. Już. Płyniemy dalej. Zobaczymy tędy. Może tędy jest jakiś lepszy przepływ. Szczerze mi się wydaje, że tam zaraz się... Nie, tam się będzie kończyło. Spróbujemy jeszcze bardziej... Na otwartą przestrzeń wyjść, że tak powiem. Dobra, jedzmy. Trucizna mnie nie zabije, pod warunkiem, że ktoś inny mnie zaraz tutaj czymś nie chwyci. Mogłam zostać samoświetlone, więcej dziadostwa by się nie pojawiło. Dobra, trucizna zeszła, bardzo dobrze. Zjedzmy coś.
Teraz... O, i teraz to ja już wiem, gdzie my jesteśmy. Bo tutaj, o, widzicie, zaraz będzie wioska na prosto. I w prawo już będzie tutaj do mojego tego. Dobra, tu parkujemy, pandzia. Wiesz co, żebym ja wiedziała... Jak się pandy leczy? No bo ja nie wiem, ja się nie znam. Tutaj sobie zostaję, żebym wiedziała, że to drzewo i tu jest panda. Teraz w ogóle się zastanawiam, czy nie prościej byłoby zrobić jeszcze jedną łódkę, popłynąć tam, gdzie byłam. I jeszcze jedną małą pandę przetarabanić. O, i patrzcie, i tutaj o... Teraz. Tu ja jestem. No i tędy byłoby ją prościej jakoś wziąć. Zaraz, bo ja się zaraz sama zabiję. O! Tam już widać moją wioskę. No to jest jeszcze tyle, wiecie co, wzgórzów i tak dalej. Dobrze mówię, że stąd widać wioskę. Tu jest ta. No ja to jeszcze jest kawał drogi, ale i tak lepszy transport, słuchajcie, wodą niż jak ja bym ją miała ciągnąć, nie? O, tutaj jest moje wejście. Ale, no, no kawał. Wiecie, ja wiem, co ja zrobię. Tunel. Ja zrobię taki tunel, no 2x2, no bo jakby inaczej, jakby panda dorosła, to będzie problem. Tutaj 2x2. I ja ją po prostu będę przepychać, no bo nic innego mi nie pozostaje, prawda? Czekajcie, spróbuję tak w miarę prosto sobie tutaj to poprowadzić. Dobrze byłoby się przez górę przebić teraz, tak widzę. Słuchajcie, bo ja się coś dzisiaj najeść nie mogę. Tutaj jeszcze przez górę ten tunel. I najlepiej na poziomie wody. Później jego będzie szło zasypać, prawda? Macie, no jednak to jest spory kawałek. Już nie mówiąc, że dla takiej malutkiej pandy, bo ona i tak dorośnie. I to szybciej niż ja się obejrzę. Dobra, tam jest ta moja panda. Może nawet i lepiej na tym jej poziomie robić ten tunel. Dobra, tu ją powiedzmy puścimy. Tutaj jeszcze ten bok trzeba będzie... O, tutaj będzie taki, wiecie, że tak to nazwę, tunel odłowny pand. Dobra, i teraz tak, a czego ja to zamieniłam? Przez przypadek. O, patrzcie, w ten sposób. W ogóle panda to chyba jeszcze oberwała od jaski, coś mi się wydaje. Dobra, o tako zrobimy. Tylko wiecie co, będę musiała i tak skombinować sobie, wrócić do domu. Chyba, że trafię tu. Nie to. No i co, i popsuło. I co, teraz tu nie postawię? Skombinować więcej pochodni, bo będzie za mało. Co za trefna... O. Dlatego nie lubię dwuręczności, powtarzam się po raz enty. Dobra. O, i tutaj tylko też będę musiała wyczaić moment, kiedy mam skręcić w prawo, prawda, z tą pandą. Chociaż za dużo to my teraz tutaj nie podziałamy, bo mi się zaraz pochodnie skończą. Chyba, że na złoże węgla bym trafiła, bo drewna to tutaj od groma, to będzie z czego kijki zrobić. No ale z węglem to troszkę gorzej, a nie chcę też mi się chyba ganiać i szukać tego węgla w okolicy, gdzie prościej wiem, którędy do domu trafić. Plus, jak ja pójdę właśnie teraz zaraz na moje wejście tam do portalu, że tak powiem, to wyznaczę sobie drogę w tędy. No, prostopadle. Więc będę wiedziała, którędy i kiedy też i skręcać. W ogóle zaraz będzie noc. Mam nadzieję, że tamtej mojej pandzie w Łodzi się nic nie stanie. No to potwory o nich chodziły, jako o tych pand, więc raczej nie tego. Nie atakują mi pandy.
więc powinno być bezpiecznie. Ale misja znowu zakończona. O, mamy węgiel, dzień dobry, czyli jeszcze nie wracamy do domu. Misja zakończona po raz kolejny, kochani, sukcesem, więc no, jestem zadowolona. Jestem zadowolona, bo patrząc na to, ile i jak często tutaj mieliśmy niepowodzeń w tej serii, jak czegokolwiek szukaliśmy, no to tutaj wyszło super. Dobra, jeszcze to sobie zbijemy, dawaj tu więcej węgielka. Dobra, mamy... Nie mamy nawet pół drzewka, ale mamy skrzynkę na pierdoły. Dobra, teraz tak. Na jakim ja jestem poziomie? 63. Trzeba po pierwsze troszkę drewienka sobie skądś tu podjumać. Tak, już idzie wieczór. Panda jeszcze na szczęście nie dorosła. O, mamy drewienko. Bardzo blisko. Super. Gdzie to, to, to? Tu, tu. Deseczki, co? Jasne, ja nigdy nie miałam drewna dżunglowego w rączce. Jasne. No i teraz pochodni nam wystarczy. Co za mną już... Aha, myślałam, że coś mnie już chce gryźć. Dobra, wróćmy do tego miejsca. Tędy chyba idziemy, tak? Wróćmy do miejsca, gdzie jest mój portal, żebym ja sobie wyznaczyła ten 63 poziom i mogła kopać tędy. Dobrze. Jeszcze teraz noc idzie, to akurat wypadałoby się pod ziemią schować. A plus, że jest noc i że jest ciemno, jest taki, że szybciej znajdę wejście do mojego portalu. No, ale no, to ja pamiętałam właśnie, że on jest tako... że on jest tako dość blisko granicy z bambusami, plus, że widać stamtąd wioskę. O, już widzę. Creepera! Nie chcę creepera, a to źródło lawy. Dobra. Tutaj jesteśmy. Zaraz zobaczymy tu, na jakim jesteśmy poziomie. Fajnie byłoby, chociaż dobra, mamy tyle dirtu, że możemy sobie tutaj wodę zrobić. 63 poziom. Czyli tu. Czyli trzeba będzie budować, słuchajcie sobie, tunel w takim razie. Dobra, ale ja i tak się skitram, bo nie chcę walczyć z potworami, sobie przeczekam, albo ewentualnie pójdę składać łóżko. W każdym razie będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.